ta szkoda z ubiegłego roku to była największa z tamtej strony. To jak mówię, to tam co 20 kłusek odbił. I tak to stoi. Ale ja wiem, jaki zbiór mniej więcej zbieram z takiego areału. No i pan Woś mówi, że dopiero przy żniwach można szacować, ile może być straty. Protokół wstępny jest zrobiony. Czekamy do żniw, zobaczymy. Zabronować, zasiać. W jesieni przychodzi to samo. Na wiosnę to samo. To nasienie kupię, a gdzie moja praca? To trzeba zwałować. Są racice. O, tutaj nawet bardzo dobrze znać kopyta. Świeże, dwa dni tego nie było. O, po kolei. Nie wiem, zobaczymy, na ile to jest prawdy. Jak Woś powiedział, że mi buraków w jesieni dadzą dla krowy. Zobaczymy. Chociaż ja w to nie wierzę. Ja mówię, wydajcie dzikom sobie do lasu i zawieźcie. A tu niech nie przychodzą. To będzie lepiej. Mówię, jak będzie trzeba, to ja i z, powiedzmy, z tytułu rozeznania się, jak działają herbicydy, ściągnę też przedstawiciela i niech się wypowie. Co 10 krzak stoi, co 20. Żeby zjadł, wywalił i leży. Całe te zbieram. Pogryzione tylko i leżą powywalane. I nie dość, że mam jedną szkodę, że ziemniaki wywalone, to jeszcze i ponownie mi zachwaścili pole. Że nie można już po obsypaniu ziemniaków ponownie zruszać gleby. Natomiast jeśli dziki przyszli i zaorali to ponownie, tak te wszystkie chwasty odbiły. Tutaj, gdzie nie ma zwartych, powiedzmy, krzaków ziemniaków. To tutaj wywalili czyściutko, odbił chwast. Tam, co są ziemniaki, chwastu nie ma.